Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo Marszałkowie, Szanowni Państwo Samorządowcy, Szanowni Państwo. Spotkaliśmy się tutaj, żeby opowiedzieć o bardzo dobrej informacji z punktu widzenia Dolnego Śląska. Dolny Śląsk, jak Państwo wszyscy wiecie, jak wszyscy wiemy, jest regionem, który najszybciej się rozwija w skali całego kraju, w skali całej Polski. No, ma to swoje też konsekwencje. Jedną z tych konsekwencji jest to, że w rozpoczynającej się perspektywie unijnej wkład własny dla samorządów, dla wszystkich beneficjentów wynosi nie tak jak w przypadku innych województw 15%, tylko 30%. Dla wielu samorządów, dla wielu beneficjentów to jest realny problem. Przez ostatnie miesiące odbyliśmy dziesiątki spotkań z samorządowcami, z beneficjentami środków unijnych. Stąd przekonanie, czy nawet pewność, że niektóre samorządy mogłyby mieć poważny problem, dla niektórych byłaby to bariera nie do przeskoczenia, ten wkład 30%. Dlatego prowadziliśmy rozmowy zarówno jako samorząd województwa dolnośląskiego, o tym będą marszałkowie mówić, ale i parlamentarzyści z Dolnego Śląska. Prowadziliśmy rozmowy z rządem na temat tego, aby tą sytuację zmienić, aby poprawić sytuację samorządów i beneficjentów. W konsekwencji tych analiz, tych rozmów, rząd Rzeczpospolitej Polskiej podjął decyzję, w konsekwencji której 1 mld zł trafi do województwa dolnośląskiego na wkłady własne. Na wkłady własne dla samorządów i dla wszystkich beneficjentów. Co to oznacza? To oznacza, że w większości przypadków wkład własny ubiegających się o dofinansowanie samorządów będzie nie 30%, tylko znacząco mniejszy. Krótko mówiąc, te 1 mld zł, które trafi na Dolny Śląsk, dla wielu samorządów stworzy realną możliwość aplikowania o środki europejskie. To jest dobra informacja dla Dolnego Śląska, to jest też szczególnie dobra informacja dla subregionu wałbrzyskiego, bo to duża część tych środków trafi właśnie do subregionu wałbrzyskiego, a jak wiemy, południe Dolnego Śląska było przez lata niedoinwestowane i tam jest dużo samorządów, które takie potrzeby i tego rodzaju problemy z wkładem własnym sygnalizowały. Ja chciałbym podziękować zarządowi województwa, też chciałbym podziękować premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za to, że udało nam się wypracować te rozwiązanie. To jest kolejny przykład, że współpraca, dialog przynoszą dobre owoce, przede wszystkim te dobre owoce dla mieszkańców Dolnego Śląska. Bardzo dziękuję. Jesteśmy jednym z dwóch regionów w Polsce, tak zwanych regionów przejściowych, czyli nie jesteśmy już regionem biednym, ale nie jesteśmy jeszcze regionem bogatym. Ten sukces, niewątpliwy sukces Dolnoślązaków, dobrej współpracy pomiędzy samorządami, sferą biznesu, nauki, trzecim sektorem, ale i również dobrą współpracę z rządem zagwarantował nam ten sukces. Ja często też mówię, że w każdej beczce miodu jest łyżka dziegciu. Łyżka dziegciu polega też na tym, że regiony przejściowe mają inną strukturę, jeżeli chodzi o wkład własny i dotacje. W regionach biednych jest to 85% dotacji, 15% wkładu własnego. Natomiast w przypadku, i są to decyzje Komisji Europejskiej, nie rządu polskiego, nie zarządu województwa, że to inaczej się rozkłada. Już nie 15, a 30% wkładu własnego, nie 85% dotacji, tylko 70% dotacji. Zdając sobie sprawę z tego, że wynegocjowaliśmy naprawdę rekordowy budżet na ten okres programowania, bo przypomnę, że na stole przy wyjściowych negocjacjach była kwota 870 milionów euro. W wyniku negocjacji podjętych przez zarząd z rządem polskim podwoiliśmy tą kwotę, bo to była kwota 1 764 000 000 euro, czyli ponad, jeżeli dołożymy do tego również 584 miliony euro na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który dedykowany jest regionom pogórniczym, w przypadku Dolnego Śląska subregionowi wałbrzyskiemu, to mamy ponad 11 miliardów
złotych w tym okresie programowania.